kamera to flunie. Spokojnie. Ja robię tutaj takie z Georgikiem i z Łysą. Krótkie podsumowanie naszej wizyty w Kennedy Space Center. Zielone, to ty kolegom mieliśmy mówić. Uwaga. Jeszcze żółte. Czekam, zapierdala, ale tam jakąś zagrodzone są tymi słupkami. A no widzisz. To się przestraszyłem, nie? Ja też się przestraszyłem. Wszyscy się przestraszyli. Ja to się bardzo Continue on NASA Parkway West. Dobra, jeszcze raz muszę nagrać. No nagram jeszcze raz. Kurwa, ale ty zapierdalał, koleś myślałem, że leci na jakimś czerwonym. No. Dobra, podsumowuję naszą wizytę w Kennedy Space Center. Gdyż nie miałem za bardzo czasu tam podczas wizyty, tak jak Georgik, komentować. Tak więc u niego znajdziecie wszystko dokładnie omówione, każdy egzemplarz. To poza tym on jest specjalistą od NASA. No, i przyszłościowy pracownik. Tak, już aplikacja będzie złożona, bo się spodobało. No muszę przyznać, że jest sympatycznie bardzo. Z moich takich przemyśleń trochę więcej oczekiwałem tych eksponatów takich z tych misji kosmicznych i tak dalej. Dużo jest multimedialnych treści, fajnych, fajnie przygotowanych, przede wszystkim zrozumiałych, bo są w języku takim, który jakoś przyswajam. Dużo jest atrakcji dla dzieci, ale oczywiście atrakcje dla dzieci są tylko i wyłącznie w języku angielskim. I trzeba by tutaj przyjechać z takim jegomościem przeszkolonym odpowiednio, ale na pewno warto. Środowisko fajne, wszystkie te pola startowe, na które żeśmy pojechali autobusem, też wyglądało to bardzo fajnie. W zasadzie dla mnie największe dwie takie atrakcje to było Atlantis. Fajnie to wszystko wyglądało. Według mojego takiego oczekiwania ja liczyłem, że to jest trochę większe, że ten prom generalnie, tak wizualnie będzie większy. Tak więc był mniejszy niż oczekiwałem. Co oczywiście nie zmienia faktu, że było bardzo fajnie z nim tak bezpośrednio sobie poobcować, pooglądać, popatrzeć, poczytać tych informacji. My żeśmy, muszę przyznać, zrobili to pobieżnie i nam zeszło... Która jest godzina? Po 16. No my to dziś po 10 byliśmy. Co ty, 7,5 godziny nam zeszło. No to widzisz. 7,5 godziny nam zeszło, a żeśmy naprawdę... No jest 4:15 jest. No, byliśmy koło 9. To byliśmy gdzieś w pół do 10 może. Pół do 10, no to kurna 6,5 godziny. No to 6. 6,5 godziny nam zeszło. Bardzo fajne są suweniry, też mi się spodobały. Jestem trochę na tym punkcie oszalały. Zresztą Łysa ma też jakąś fobię zbierania magnesów na lodówkę i kubków. Tak, no i mnie zaraziłeś. Zaraziłem Georgika, mam nadzieję, że sobie teraz swoją piękną lodówkę dwustrefową, wielką, amerykańską, w której po prostu jest jak dla małej cygańskiej rodziny zawsze napchane, będzie mógł wylepić magnesami. Ale naprawdę, jeżeli jesteście gdzieś w okolicy, to warto podjechać, sobie to wszystko zobaczyć. Tylko nie nastawiajcie się na takie bezpośrednie obcowanie z... No jest trochę tych, jest ta wystawa księżycowa, ten kawałek księżycowy, który jest po objeździe tym autokarem po okolicy i tam jest trochę takich eksponatów starszych wystawionych, ale na mnie na przykład, jeśli chodzi o takie obcowanie bezpośrednio z tymi rzeczami, oczywiście nie było takiej atrakcji jak Prom Atlantis, ale bardzo fajnie to wyglądało w Science Museum w Londynie, jak byłem, była właśnie ekspozycja NASA, było też bardzo, bardzo dużo eksponatów, z którymi można było bezpośrednio obcować. Tutaj jest postawiony główny nacisk na te materiały multimedialne, na różnego rodzaju symulatory, z których można sobie skorzystać. O, jak gościu pięknie przyparkował na Zieleńcu. Jest IMAX, zdążyliśmy jeden pokaz IMAXowy sobie obejrzeć, na drugi, no to już nam troszkę czasu nie starcza, bo chcemy lecieć na Florydę, a odległość jest 216 mil, godzina jest taka jaka jest, a jeszcze by trzeba jakąś paszę przyjąć, bo w środku akurat było lipnie i przede wszystkim na dojeździe też było lipnie, bo żeśmy planowali zjeść śniadanie, a okazało się, że nic nie było po drodze z Auckland aż tutaj. Jest godzina 16:25 i jesteśmy bez śniadania, można powiedzieć. Łysa tam jakąś przegryzkę. Na wariata jesteśmy, na wariata patonika, tak więc grupa jest już mocno zmęczona i głodna. Ja słyszę takie delikatne chrumkanie. Obawiam się, że co niektórzy członkowie naszej ekipy już zaczynają fotel tylną częścią ciała pożerać. Tak więc szybko jedziemy coś zjeść. Jeżeli byliście tutaj, to chętnie też poczytam wasze komentarze, jak to wszystko wyglądało, czy wam się podobało, czy wam się nie podobało. My żeśmy pewnie wszystkiego nie zobaczyli, bo tak jak mówię, czas był ograniczony. I co najważniejsze, tutaj jest tak zwana platforma do wystrzeliwania tych rakiet, a całe centrum operacyjne jest w Houston, Teksasie, co okazuje się, że
no będziemy musieli też tam podjechać. Może nie przy pomocy tej eskapady i nie w czasie tej eskapady, ale na pewno fajnie by było również pojechać do Houston w Teksasie. Jak ktoś był tam i widział, jak to wygląda, to również kilka słów jakby skrobnął, to by było akurat fajowo. Co było jak na USA? Jakbyś co najmniej z kosmos wróciła? Ale jak szybko? Jakie te urządzenia do rejestrowania? Discman, komputerek, jakiś dyktafon. Długopisy, komputer Dell, proszę bardzo. Tylko, że oni na IBM-ach robili, co ciekawe. Na wiesz, widać. Czekaj, tak? Przyjdę i... Jest kibelek, ale człowieku, żebyś mógł przytesować, to jak siadasz, to musisz odpowiednio, żeby w odpowiednią dziurę trafić. Czyli masz bezpośredni podgląd. Patrz, jakie mieli filmy. Czujesz fazę? Daj, siedź tam. Czekaj, bo zatkałem odpowiednio. Tak właśnie robiło się w kosmosie poranne, to co się robi zazwyczaj poranne. I teraz macie opis panelu kontrolnego rosyjskiego i nie tylko. I tu jest temat załatwiony w ten sposób. Georgik, jak palma? Palma ci się podoba? To za oknem. But less than 10% is that used for space and the rest is put on the moon, and we certainly did. But that was the first of that small capsule getting on Earth aboard the International Space Station. They're referring to those buildings right across from us here where we worked on the shuttle, so it's through the liftoff procedure. They have 180, there would be a lot of damage done to the vehicle, and that's why they... I'm Kennedy Space Center for 20 years. So we only have the one launch pad now. On this side, you can see the cab to operate it to take it to the launch pad. And underneath it, above the tracks, are the hydraulics that will lift as high as 6 feet. Underneath, you can see where the wits place it on pedestals and the bars up on top of the platform on the side. This is the M113 personnel carrier that's left running for the astronauts to escape with that back door open. The reason they leave the doors open on both sides is for cross ventilation. It really makes it nice and cool inside. On the bottom right, we have a launcher platform in there. This side was only used once. This is the only building that's left to lease out, is this and that one next to the road, it's the number 2 cross. On liftoff day, this place is just packed with the press from all over the world. So all of this area is all called Launch Complex 39, which included both of the launch pads. And every astronaut who stepped foot on the moon lifted off on the first pad, 12 astronauts. Which is now belongs to SpaceX. It gives you an idea how things are changing in here, where there'll be a mixed crowd of not only the private industry, but NASA. This will be a first into the ocean.
and they're picked up by retrieval ships and everything is reused over again, even the parachute. Thank you.